Cześć, witajcie ponownie. Nie było mnie troszeczkę, może miesiąc. Mała przerwa, musiałam pokończyć swoje projekty. Stąd ta przerwa. Słuchajcie, dzisiaj zapraszam Was. Będziemy malować, tak jak widzicie, taką czachę. Ale zanim przystąpię do malowania, mam do Was prośbę. Słuchajcie, jeśli Wam się podobają moje filmy, to będę wdzięczna za subskrypcję, za łapkę w górę, a bardzo będzie mi miło, jeśli jeszcze dodatkowo zostawicie jakiś ślad po sobie w formie komentarza. Co Wam się podoba, co byście chcieli, abym namalowała następnym razem. Będzie mnie to mocno mobilizowało, przepraszam, do wymyślania Wam fajnych artów. A dzisiaj czaszka, tak jak już widzicie, ze względu na czas, taki Halloween się zbliża i taka prosta czaszka świetnie będzie wyglądała na klienta, na paznokciach Waszych klientek, klientów, ale czaszka to również efekt, który tak naprawdę przewija się cały rok. Dobrze, zobaczcie. Tutaj szybciutko zrobiłam dla Was taki prosty schemat czaszki, żebyście mniej więcej wiedzieli, jak ona wygląda i jakie są podstawowe takie zasady. A więc ja wyszłam z koła. Pierw narysowałam koło, następnie zaznaczyłam tutaj boki, te kości, tak, boczne i zeszłam sobie tutaj, żeby namalować dolną szczękę. Zaznaczyłam zęby, a następnie nos i oczy. Te ciemniejsze miejsca to są cienie, które będziemy nakładać już na naszą czaszkę, aby ona zyskała taki efekt trójwymiarowości. Tutaj, jak widzicie, mam już gotową czaszkę. Taką będziemy malować. Ona jest już pokryta topem błyszczącym i taki efekt, jak widzicie, wyjdzie nam dzisiaj na odcinku. W odcinku. Ok. Na koniec, jeśli dotrwacie, tam będzie inny efekt. Zrobiłam ją w matowym efekcie i który Wam się podoba, możecie zrobić. Dobrze, to tyle mojego gadania. Bierzemy się do pracy. Od czego zaczynamy malowanie naszej czaszki? Od przygotowania sobie tipsa. Jak widzicie, ja użyłam koloru takiego beżowego i zmatowiłam. Nie trzeba matowić, wystarczy, że przetrzecie warstwę lepką. A następnie mamy tutaj już przygotowaną paletkę kolorów. Dużo kolorów potrzebować nie będziemy. Jak widzicie, czerwony, biała hybryda, czarna hybryda, czarny i biały liner, trochę bazy. Można sobie zmieszać biały liner z białą hybrydą, jeśli macie słabą pigmentację. I tutaj mam taki top coat. Widzicie, on jest z takimi malutkimi kropeczkami, drobinkami, a nam się przyda do efektu takiego już końcowego, specjalnego. Dobrze, to od czego zaczynamy? Zaczynamy od namalowania sobie białą hybrydą. Tak, ja sobie tutaj mam tą swoją hybrydkę pędzelkiem. Namaluję sobie na środku koło. Mniej więcej tak, żeby nam... O, zostawmy sobie... Ja sobie tylko tak orientacyjnie teraz maluję, więc to jest na razie krzywo, ale zaraz to już bardziej precyzyjnym pędzelkiem namaluję o wiele ładniej. Wszystko wyrównam, żeby to było okrągłe. Wypełniam środek, tak? Wypełniam sobie środek. Jeśli macie, jak mówiłam wcześniej, słabą pigmentację hybrydy, to nakładamy dwie cienkie warstwy. Każdą warstwę zgrzewamy w lampie 30 sekund. I mamy koło. Ja sobie, jak widzicie, taką średnią mam pigmentację, więc ja sobie teraz to zgrzeję i nałożę jeszcze jedną
cienką warstwę. I mam zaznaczone. Następnie tym samym kolorem, mniej więcej tutaj sobie zaznaczę, to będzie dolna, tak, ta żuchwa szczęka. Muszę sobie zaznaczyć, żeby to już mieć zaznaczone. I teraz słuchajcie, i tutaj od po jednej i po drugiej stronie możemy sobie zaznaczyć taką tą wystającą kość. Tak. I po jednej i po drugiej stronie. Ona sobie tu idzie. Tak, w dół. I będzie zakręcać. To samo. Tu. I tu. Tak. I również tutaj, teraz jak już mamy wyznaczone, to sobie to wszystko wypełniamy tym samym kolorem i jeśli mamy gdzieś prześwity, to nakładamy dwie warstwy. Kolejnym etapem będzie, słuchajcie, zmieszamy sobie czarną hybrydę. Możemy ją sobie tutaj zmieszać z bazą, tak żeby tak było, taki półprzezroczysty kolor, aby nam wyszedł. Tak, i możemy sobie od razu tutaj podkreślić cieniem, że mniej więcej w tym miejscu mamy cień i są nasze kości, znaczy nasze, są tutaj te kości, tak? O. Najbardziej wystające. I delikatnie możemy sobie ten cień tutaj rozblendować. Jeszcze później będziemy go pogłębiać. Możemy sobie to zgrzać, a możemy zostawić. Ja sobie tylko to przymrożę. Zmienię pędzelek na bardziej taki cieńszy. Dobra. I teraz zaznaczę sobie, można czarną hybrydą, jeśli chcecie, a można linerem, żeby był od razu, nic nam się tutaj nie rozlewało. Możemy sobie zaznaczyć nos. Możemy zaznaczyć od postawienia sobie kropki. Teraz gdzie będzie ten nasz nos? Słuchajcie, jak tu mamy linię, gdzie te nasze kości się kończą, tak? To możemy sobie tutaj postawić kropkę. Jedną kropkę. A drugą kropkę gdzieś mniej więcej, jak one się tutaj, te kości zaczynają. Tak. No i tutaj kolejną. Kolejną i można już ten nos sobie namalować. Taki odwrócony trójkąt. A na dole jakby tutaj był takie serduszko. Tak, albo odwrócone serduszko, jak kto woli. Dobrze, sobie nasz nosek można już pokryć kolorem. Tak, pamiętacie, że to czaszka, ona nie musi być idealna, ten nos prościuteńki z każdej strony. Ale staramy się malować dość prosto i precyzyjnie. Tak, mamy nos. Dobra, to teraz przyszła kolej na oczy. Dobrze, i tym samym pędzelkiem, czarnym linerem zaznaczę sobie oczy. Teraz tak, gdzie będą te nasze oczy? One będą kończyć się troszeczkę wyżej niż nos. Tak, więc możemy sobie postawić kropkę po tej stronie i kropkę na tej samej wysokości po drugiej stronie. Będą
się kończyć wyżej niż nasz nos. Po skosie stawiamy kropkę wyżej. Oczywiście nie musicie tych kropek sobie stawiać, ale stawiamy je, żeby sobie ułatwić pracę. Tak? Że malujemy jedno oko i te oczodoły, one mają taki kształt rombu albo takiego kwadrata, kto po obydwu stronach rozciągniętego. Tak. I wypełniamy oko również czarnym linerem. Tutaj troszeczkę zaokrąglę. I to samo, takie samo oko namaluję po drugiej stronie. Dalej, kolejną rzeczą, jaka będzie, to będzie sobie odznaczenie naszych zębów, gdzie te nasze zęby się znajdują. Ja wezmę cienki pędzelek sobie i zobaczcie, od tych kości tutaj, które są, wystają, pociągnę sobie tutaj linię po jednej stronie i symetrycznie po drugiej. I mniej więcej sobie tutaj już zjadę w dół. Tak. I tutaj zaznaczę linię zębów taką linią lekko no nieprostą. O, taki uśmiech, żeby wyszedł. Tak. Sobie zaznaczę półokrągłą. O, przypomniało mi się. Tą linię trochę przeciągnę, bo będą jeszcze dolne zęby tutaj. Tak. Dalej. Tutaj również na dole zarobię linię półokrągłą na zęby i można sobie już mniej więcej tak takie kreseczki cienkie zrobić i zaznaczyć zęby. Ja tu mieszam liner czarny z hybrydą, że możemy sobie już te ząbki zaznaczyć. One nie muszą być takie prościutkie. I na dole również zaznaczamy zęby. Tak, to dopiero taka pierwsza warstwa, żebyśmy wiedzieli, gdzie te nasze zęby są. Co niektóry ząb można lekko poprawić i przyciemnić. Tak, i od góry również zaznaczamy cienką linią i zgrzewamy. Dobrze, ja ukryłam swoją czaszkę bazą i zgrzałam ją 30 sekund. Następnie, zobaczcie, tutaj są te kości i od tych kości tutaj ja wyciągnę linię do góry. O, tak, po jednej stronie i po drugiej mniej więcej, żeby było symetrycznie i ona gdzieś tam
brzegi możemy rozetrzeć. Aby one nie były takie mocne. Możemy sobie od razu poprawić tutaj ciemniejszym kolorem. Zahaczyłam głową, przepraszam. Teraz tak, czarnym linerem możemy sobie nad oczami tak zaznaczyć miejsca. To samo po drugiej stronie. Pęknięcie czaszki. Od góry gruba linia, a później idzie coraz cieńsza. Jeśli nam wyszła za gruba kreska, możemy ją sobie delikatnie odchudzić. Tak. I możemy sobie te nasze kreseczki, które żeśmy zaznaczyli, zgrać w lampie. Dalej czarnym linerem, zmienię na cieńszy pędzelek, możemy sobie tutaj od razu obrysować kształt żuchwy. Malujemy cienkie linie. Do lampy. Dobrze, jak już to zgrzaliśmy w lampie, jeszcze możemy gdzieniegdzie sobie tutaj zaznaczyć pogrubić trochę zęby, tak? Żeby one nam tutaj nie zniknęły. Okay. Żeby były po prostu bardziej wyraźne. Tak. Co któryś ząb bardziej robimy taką mocniejszą kreskę. Tak. I gdzieś od góry. To samo. I zgrzewamy sobie jeszcze raz w lampie. Dobrze, i tym kolorem, słuchajcie, tutaj, którym wcześniej robiliśmy cienie, czyli czarny kolor zmieszany z bazą, pół na pół, żeby był taki półprzezroczysty, teraz sobie jeszcze dodamy trochę więcej cieni. A więc dodamy sobie cienie na boki czaszki.
Damy sobie tutaj na środek. Możemy to rozblendować. Pod nos. Tu pod. Jeszcze możemy poprawić i dać pod usta. Dalej. Stąd idzie cień do góry. Zobaczcie, nasza czaszka nabiera takiego już strasznego, dramatycznego wyglądu. Ja może to długo maluję, ale bo gadam i staram się powoli, ale jak zaczniecie malować na palcach klientki, paznokciach, przepraszam, no to to o wiele szybciej będzie. To są nasze pierwsze cienie, tak? Dobra, możemy sobie je lekko zmrozić w lampie. Dobrze, kontynuujemy z cieniami. Następnie damy sobie cień tutaj na tą naszą taką szczelinę, tak, co mamy. Pęknięcie czaszki. Dookoła tutaj jeszcze oczodołów. Cień również można postawić. Tak, tutaj. Boki. No tutaj jeszcze mamy. Trochę tam na górę po konturze. Delikatnie to rozblendowujemy. I znowu sobie zmrażamy w lampie i będziemy teraz dokładać ciemniejsze cienie. Do naszego tutaj koloru możemy dołożyć czarny kolor. Możemy samą hybrydą, jeśli mamy słabo napigmentowaną. I teraz przyciemnimy sobie tutaj boki czaszki. Rozblendujemy. Zrobimy to samo tutaj. Popatrzcie. Przyciemniamy. Tak. Mocno tu przyciemniamy. Delikatnie rozblendowujemy. Zgrzewamy w lampie. Kolejnym etapem już samym czarnym kolorem jeszcze troszeczkę pogłębimy. Jeszcze troszeczkę tutaj przyciemnimy. To samo zrobimy po boku. Tak, możemy teraz tak, słuchajcie, co? Wybrać sobie jakiegoś zęba i go przyciemnić. Tak, tu będzie brakować nam zęba.
rozblendować. Jeszcze tu przyciemnię. I troszeczkę na górze tą bliznę. Również rozblenduję. Tak. Można jeszcze sobie tutaj pociągnąć cień. Zgrzewamy w lampie. I teraz słuchajcie, tutaj mam bazę, do tej bazy dołożę białego koloru i gdzie nie, gdzie można jeszcze rozświetlić. Tak? Jakby było dodać troszeczkę, można rozjaśnić tutaj miejsce natłukami brwiowymi. Można jeszcze kości poprawić, jeśli nam gdzieś tam biały kolor się zatarł. Rozblendować. Ach, przepraszam Was, to małe dziecko kaszle chore. Nie wiem, czy to słyszycie. Mam nadzieję, że nie, ale na wszelki wypadek. I co możemy jeszcze? Świetlić trochę tutaj dół. Dołożyć białego i gdzie nie gdzie jakiś ząb. Jeszcze raz świetlić. Mam nadzieję, że nikt nie zasnął. No i to tak. Można już to zgrzać, a można, no, zmrożę sobie jeszcze czarnym linerem, tak? Tutaj jeśli mamy jakoś, to możemy sobie jeszcze to pęknięcie poprawić, żeby ono było bardziej wyraźniejsze. Można jeszcze sobie zaznaczyć tutaj kontur. Aby była bardziej wyraźniejsza zarysowana ta żuchwa. Można to delikatnie rozblendować. Ok, dobrze, szybko zmieszam, zgrzeję. I teraz słuchajcie, mam tutaj czerwony kolor. Dodam sobie go do bazy. I gdzieniegdzie te oczy troszeczkę dołożę. Ja to rozblenduję, żeby tylko gdzieś tam ta czerwień w tych oczach była. Było bardziej takie straszne. Również można to zgrzać. Ja teraz wezmę tak, wezmę pędzelek, gdzie on jest? Stary pędzelek, który mam. Słuchajcie, zamoczę go w czarnym linerze, tak? I sobie gdzieniegdzie tu porobię takie ciapki. Patrzy się. O, jest. Jest mój pędzelek. Starym pędzelkiem, słuchajcie, można to zrobić, ale nie trzeba. Nie musicie, tak? I po tej stronie. To
do takich efektów specjalnych najlepsze są stare pędzelki. Sobie to zrobię po dwóch stronach. Można to zgrzać, sobie zmrozić, tak? A można wziąć, ja mam jeszcze, jak Wam pokazywałam, tutaj przygotowany taki, już pokazuję, nie reklamuję żadnej firmy, po prostu taki mam, tak? I teraz wezmę sobie gdzie indziej tego i jeszcze sobie dołożę, zrobię jakby takie, o, zobaczcie, takie ciapki. Oczywiście możecie dołożyć coś, co Wy tam chcecie i co Wam się podoba. Jeśli wydaje nam się, że jest za jasne, gdzieś możemy sobie jeszcze od brzegu przyciemnić. Do lampy. Zgrzewam to 60 sekund. Dobrze, słuchajcie, ja to sobie jeszcze przygotowałam. Takie drobinki czerwone, nie wiem, czy to widać? Widać. Tak? Można jeszcze sobie wziąć te drobinki i gdzie jest ten czerwony? Tu, tak? I dołożyć takie drobinki. O, gdzie ja jestem? Przepraszam, już jeszcze raz. Dokładam te drobinki. Te oczy są takie. Teraz rozkładam je. Można. Słuchajcie, ja to zostawię. Tak. Okej. Widać. Można to tak zostawić. I pokryć błyszczącym top coatem. Tak. Ja to teraz zgrzeję. Wam pokazuję. To są takie o. Taka zbieranina. Są różnej wielkości. Są takie świąteczne, czerwone drobinki. Można teraz już, jak mamy skończoną pracę, ale bałagan, to można to pokryć matowym top coatem i wtedy zrobić te błyszczące oczy. Tak? Wziąć bazę, czy tam top, gdzie jest on, bez dyspersji. Tak? I pokryć, zaraz Wam pokażę, jak to wyjdzie. Bo tak wygląda teraz. Ja to pokryję matowym topem. Zaraz to Was budzę. Dobra. Tak wygląda pokryte matowym topem. Możecie pokryć to glossy również. Tylko zerknę. Możecie wziąć top i te drobinki sobie stąd, gdzie ja to dałam, są tutaj. Już tylko same oczy. Nie wiem, można jeszcze sobie gdzieś tutaj, nie wiem, czy już nie będzie naciapane za bardzo. Gdzie nie, gdzie jeszcze. Położyć tu, nie, to już będzie za bardzo świątecznie. Tak, zobaczcie. I teraz, jak już to zgrzejemy, to będziemy mieli taką czaszkę z takimi oczami. Można, słuchajcie, zamiast tych drobinek, czerwoną cykorię albo cykorię w innym kolorze i też będzie fajny efekt. Oczywiście dobrze zabezpieczyć tą cykorię bazą, żeby ona nie odpadła. I tak wygląda nasza już skończona czaszka. Tak. Mi się podoba efekt matowy, ale oczywiście możecie sobie zrobić efekt glossy. Tak i pokryć topem błyszczącym. Dobra. To wszystko. Ja to zgrzewam, a Wam bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca i jest mi bardzo miło. Do kolejnego spotkania. Cześć!